Witam serdecznie na kolejnym odcinku unboxingowym. Tym razem zajmiemy się multimetrem cyfrowym od firmy PowerFix, który był do nabycia nie tak dawno w jednej z sieci z dyskontów. Zapraszam na film. Urządzenie do nas trafia oto w takim opakowaniu. Tutaj mamy informacje, cyfrowy miernik uniwersalny. Tu mamy wszystkie napięcia. W zestawie mamy tak, miernik, nasze sensory, bateria oraz w zestawie śrubokręt. Przystępujemy do unboxingu. Tutaj mamy naszą instrukcję, to nam nie będzie potrzebne. I tak oto się prezentuje. I tak oto się prezentuje nasz multimetr. Tutaj ma nóżkę, możemy go oprzeć. Pokrętło ma charakterystyczne tyknięcie na każdej z funkcji. Jak to chodzi? Możemy ściągnąć naklejkę. Nie będzie potrzebna. Więc od razu zainstalujemy baterię. Bateria 9V. Mamy zakręcone. Tu nasze sensory. Kabelki około 80 cm. Tutaj ściągamy nasze zaślepki. I mamy czerwony do czerwonego, czarny do czarnego i mamy gotowe. Ale nim to jeszcze przejdziemy do instrukcji. Oczywiście mamy tu język fiński, polski, niemiecki, austriacki, szwedzki i litewski. Więc szukamy, gdzie tu pisze po polsku. Mamy. Oczywiście jak na początku to serdeczne gratulacje, że zakupiliśmy zakresy stosowań, skróty oraz cała formułka. Zakres temperatura robocza to plus 0 do plus 40, maksymalna wilgotność 75%, temperatura przechowywania to od minus 10 do plus 50, wilgotność większa o 10%. Tu mamy wszystkie dokładności. Na każdym z zakresie tabelki się fajnie przydadzą. Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa, ostrzeżenia. Jak zainstalować prawidłową baterię. To już żeśmy zrobili przed przeczytaniem instrukcji. Wskaźnik przepełnienia, pomiar napięcia stałego, zmiennego. Testy diod, bo możemy też robić na tym
pomiar rezystacji, sprawdzenie ciągłości obwodu, generator funkcji. Dodatkowo mamy informacje o bezpiecznikach, jakie mamy tutaj. Więc instrukcję warto zachować. Teraz przejdziemy do uruchomienia. Odpalamy. Dobra, teraz zmierzymy sobie. Oczywiście z każdym obrotem, nie wiem czy to będzie słychać, ale przyłożymy mikrofon. Żeby słychać pikanie. Teraz zrobimy mały test. No tu taki mały akumulatorek, czy bateria, to jest alkaliczna R03. I sprawdzimy zaraz pomiar. Oczywiście plus do plusa, minus do minusa. No i mamy stan pojemności, żeby bateria była, stała nieruchomo. Mamy 1,3 V, 1,31 dokładnie. Multimeter jest fajny. Jest to model BDM300B1. Model ten będzie służył u mnie na serwisie, w diagnostyce komputerowej, ale można też wykorzystać miernik na przykład w samochodzie albo w domu, na przykład przy instalacji elektrycznej. Polecam zakup takiego urządzenia, warto je mieć w domu, zważywszy, że kosztowało tylko niecałe 55 zł, więc warto mieć taki miernik uniwersalny. I to by było na tyle z mojej strony. Na kolejnych odcinkach pewno zobaczycie ten miernik w akcji u mnie na serwisie, więc zapraszam do kolejnych odcinków. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia oraz usłyszenia. Siema!